Net PR Synergy, czyli NPRS, to model zarządzania komunikatami PR-owymi w internecie. Po raz pierwszy określenie NPRS zostało użyte w 2008 roku na łódzkiej konferencji branży Public Relations. Net PR Synergy to dokładnie to, co widzimy w wyszukiwarce Google po wpisaniu danej frazy kluczowej związanej z nazwą firmy, nazwiskami prezesów, zarządu, dyrektorów. NPRS praktycznie rozwiązaniem jest obligatoryjnym, istotnym, ważnym, koniecznym, potrzebnym dla każdej firmy. Nawet dwu-, trzyosobowego studia kancelarii prawnej, studia architektonicznego. Tak de facto o każdej, nawet najmniejszej firmie mogą pojawiać się przeróżnego rodzaju opinie w wyszukiwarce. Dzięki NPRS-owi mamy nad nimi kontrolę, wiemy, co się z nimi dzieje. Możemy w zaplanowany sposób budować nasz wizerunek w wyszukiwarce poprzez promocję poszczególnych materiałów, artykułów prasowych, które w portalach pojawiają się na nasz temat. Możemy promować wybrane wątki na forach dyskusyjnych, na portalach społecznościowych, przychylne dla nas i związane pozytywnie z naszym wizerunkiem. O opinię na temat kreowania swojego wizerunku w wyszukiwarce Google oraz dlaczego jest to istotne, zapytaliśmy eksperta. Działania NPRS są ważne, dlatego że podnoszą świadomość marki, wpływają na pozytywny wizerunek firmy, którą pozycjonujemy i staramy się wypromować. NPRS jest wyspecjalizowanym narzędziem, który jest tak naprawdę zorientowany nie na promowanie samego serwisu internetowego, ile na promowanie konkretnych treści. Coraz więcej ludzi tak naprawdę korzysta z internetu na wszelkich polach życia i szukając produktu, ewentualnie usługi, wpisuje w wyszukiwarkę i w ten sposób trafia poprzez konkretnie promowaną treść do firmy, która daną usługę czy produkt oferuje. Promowanie wybranych artykułów czy grup dyskusyjnych niesie ze sobą szereg korzyści. Kiedy i jakich opowie PR manager Patryk Gut. Zalety NPRS to przede wszystkim możliwość wpływania na to, na jakie informacje w internecie natrafią w pierwszej kolejności, ponieważ kształtując wyniki organiczne wyszukiwarki, możemy takie kształtować, żeby te treści, które są korzystne wizerunkowo, były wyżej w wynikach. NPRS jest szczególnie przydatny w przypadku, kiedy spotka nas sytuacja kryzysowa, ponieważ możemy przy jego pomocy tak zarządzać komunikatami w wyszukiwarce, że te treści, które są dla nas niekorzystne, będą zepchnięte na dalsze pozycje. To narzędzie jest optymalne, jeżeli chodzi o relacje kosztów do wyników. W związku z tym myślę, że można je polecić każdemu prowadzącemu działalność PR-ową.